Na zakończenie, jak co roku, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Ochocie w Olsztynie pochwaluje oceny wyróżniających się producentów mleka i materiału hodowlanego. W tym roku wyróżniono właścicieli 5 gospodarstw i na dzisiejszej sesji witamy te osoby, które zostaną nagrodzone okolicznościowymi statuetkami. Poprosimy może tutaj na środek Państwa Ewę i Mariusza Mazurowskich, Pana Jerzego Fafińskiego, Pana Jana Lubalskiego z Wałtek, Pana Piotra Góralskiego i Panią Ewę i Mariusza Orzechowskich. A o wspólne wręczenie statuetek poproszę kierownika Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Olsztynie Pana Dzisława Szewczaka, który jakby zaproponował te osoby do oznaczenia gratulacji. Także wręczyła. Jak dla fotoreporteru, tak to nie wszędzie. Tam dalej. Tam dalej. Proszę Państwa, dyplom hodowcy dostają każdy taki sam. Ja może odczytam dla Pani Ewy i Mariusza Mazurowskich krów mlecznych i uzyskanie bardzo wysokiej wydajności w stadzie. Na terenie miasta i gminy Lubawa w 2015 roku z życzeniami własnego, skutecznego dalszego działania, a także satysfakcji i radości wykonanej pracy. Podpisał przewodniczący Rady Gminy Lubawa i Wójt Gminy Lubawa. Przejdę do tego ostatniego ogniwa, gmina Lubawa,
ocenionych jest 29, obór 696 dróg, a wydajność jest powyżej 7700 kg mleka. Także tutaj mamy czołówkę, są to najlepsi hodowcy, tych 5 hodowców, którzy osiągnęli najwyższe wydajności w gminie Lubawa. A tak powiem, że mieliśmy spotkanie uroczyste na terenie Iławy, w Chełmżycy i tam mieliśmy podsumowanie wyników całego powiatu iławskiego. Także cieszą te wyniki i tak tylko chciałem przybliżyć Państwu, żebyście widzieli, jakie te wydajności są, bo wielu z Państwa nie jest orientowanych, bo nie pracuje w rolnictwie, a są to naprawdę wyniki już tak na poziomie światowym. Mogę jeszcze powiedzieć, że mamy w województwie warmińsko-mazurskim dwie najlepsze obory w kraju. Jest to jedna obora 1100 krowia, gdzie wydajność średnia wyniosła za rok 2015 13508 kg mleka. Od każdej krowy, od 1100 sztuk. Widzicie Państwo, jaki jest to poziom. I mamy tutaj też taki rodzynek na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, w Brzoziach Lubawskich, pan Jakielski. Od 10 krów osiągnął ponad 12000 kg mleka, prawie 13000 i też jest najlepszy w kraju. Także nasze województwo tej hodowli się liczy i możemy się tym chwalić. Także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i chciałbym podziękować dla pana Radowskiego. Wyliczając taki drobny wypominek, mianowicie radny. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Jeszcze raz gratulacje. Co prawda to u nas gmina raczej przoduje w hodowli trzody chlewnej. Tych producentów mleka, jak tutaj kierownik mówił, nie jest zbyt dużo, ale cieszymy się, że Państwo tutaj osiągacie takie wyniki i cieszymy się i gratulujemy zarazem. No i że tak powiem, życzymy lepszych cen na mleko. Teraz ostatnio chyba trochę spadły, ale miejmy nadzieję, że będą wyższe. Także jeszcze raz gratulacje od samorządu gminy Lubawa.